I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, Krypto. Dzisiaj mamy już drugą część wiadomości na 2 lutego 2021. Wtorek, początek tygodnia. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. CoinGecko, Bitcoin 34868, czyli mamy 3,2% w górę. Ethereum 8%, Tether 0,2%. Jestem ciekaw, czy to jest po audycji CryptoCrew, gdzie mówił <gryw> bardzo pozytywnie na temat Ethereum. W ostatniej audycji, tak? Także możecie zobaczyć, kryptokrypt był przetłumaczony. Także może to jest jego sprawka. A projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Fanfare 43% w ostatnich 24 godzinach, Terra 27.6%, Cardano 22.9%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest XRP minus 35.5%, wrócił tutaj do 38 centów, Dogecoin minus 20.8% i Voyager Token minus 8.1% sprawdźmy sobie gdzie Ripple wysyła XRP, a więc Ripple wysyła 304 635 tysięcy XRP do Jeda Makaleba, warte około ile? No 180 milionów dolarów, tak? Więc Jed Makaleb otrzymuje kolejną można powiedzieć transzę, która mu jest tutaj co miesiąc przyznawana. A Ripple blokuje 900 milionów XRP na rachunku Escrow, a Wieloryby przesuwają 175 milionów XRP też. XRP spada do 36 centów po osiągnięciu 74. Także fajna pompa, która była też może, niektórzy spekulują, że jest związana z tym, że no, pierwszego trzeba popłacić rachunki w Rypu, dlatego ta pompa była. W tym wypadku. Teraz są popłacane rachunki za wyższą cenę, a cena może spaść do 40 centów, jak już tu wyszło z tego konta escrow. Jak tutaj w tym artykule jest napisane, 1 lutego ExtraPi został napompowany przez grupę Telegrama składającą się z 200 tysięcy handlowców, którym udało się przesunąć monetę na szczyt 74 centów. No ale teraz ta cena niestety spadła. Dziwne jest to, że faktycznie to było blisko daty ich comiesięcznego zrzutu. To jest zastanawiające. Litecoin jest coraz bliżej dodania funkcji prywatności. Mimble, Wimble. Wszyscy tutaj wiedzą, już tłumaczyliśmy w niejednej audycji wcześniej, że to nie jest powodem do tego, żeby się martwić o regulację w tym przypadku, bo to jest opt-in, czyli będzie można wyjść, wejść w taką, powiedzmy, funkcję na, na Litecoinie, więc to nie jest na pewno jakaś konieczność w krajach, które będą miały, powiedzmy, Mimble, Wimble zablokowane ze względu na. na Prywatność, tak? Ale zobaczmy, kiedy w takim bądź razie chcieli tutaj by to zrobić. Dziś David Birket, deweloper odpowiedzialny za integrację, przedstawił aktualne informacje na temat jej implementacji. Ujawnił, że poczyniono duże postępy, a początkowy kod będzie kompletny i gotowy do przeglądu. 15 marca. Więc tutaj jeszcze należy poczekać. W tym wypadku do połowy marca wiem, że wiele osób pewnie będzie grało może na jakieś spekulacje na, na tego newsa. 6 miliardów dolarów w stablecoinie USDC ląduje na Stellarze, czyli na blockchainie Stellara. Wiemy, że na początku był na Ethereum, potem próbował Albo próbuje jeszcze nadal jest z innymi blockchainami, ale ostatecznie widzimy, że ląduje 6 miliardów dolarów na Stellarze jako blockchain, który wybrali. Chcemy, aby USDC było tak szeroko stosowane, jak tylko możliwe, powiedział dyrektor generalny i założyciel Circle Jeremy Aller, rozmawiając przez telefon przed premierą Stellar jako blockchain który jest przeznaczony do płatności. Gwiezdna sieć, czyli Stellar, przetworzyła łącznie ponad 1,5 miliarda operacji. W zeszłym roku odnotowano 104% wzrost w stosunku rocznym w łącznych płatnościach w sieci. Uważa się, że dzięki zastosowaniu USDC na Stellarze transakcje będą szybsze i tańsze niż na Ethereum, co może mieć niską prędkość transakcji i wysokie opłaty transakcyjne. Także Ethereum dopóty Przepraszam, dopóki, bo ktoś mnie tutaj zaraz poprawi, dopóki nie będzie miał oczywiście no, rozwiązanego tego problemu skalowalności na Ethereum 2.0, takie właśnie rzeczy będą się dziać. Po prostu klienci będą uciekać ze stablecoinów w wyniku wysokich opłat, których nie chcą przekazywać swoim użytkownikom. Bitcoin ma mniej więcej taką samą liczbę użytkowników jak internet. W którym roku? W 97. Teraz szybko zastanawiacie się, co robiliście w 97. Jedni powiedzą, że wychodzą z podstawówki, inni ze średniej. Jeszcze inni się nie urodzili. Taki mamy rozstrzał w tej technologii. Ale ekspert kryptograficzny Willi Wu nakreślił podobieństwa między Bitcoinem a przyjęciem internetu, sugerując, że wciąż jesteśmy wcześniej tej całej tutaj technologii. Jeżeli chodzi o tą ilość, czyli 97 rok, jeżeli Bitcoin będzie dalej tak samo rósł. W stosunku do internetu, to kolejne 4 lata na obecnej ścieżce przyniosą użytkownikom bitcoina 1 miliard ludzi, co jest odpowiednikiem 2005 roku dla internetu, więc wygląda to na pewno pozytywnie. No i mamy też kolejne rekordy. Użytkownicy, którzy mają od 10 do 1000 bitcoinów, to jest na rekordowym poziomie. Te osoby mają teraz konta. Za to do ilości Salda bitcoinów na giełdach osiągają najniższy poziom od 2,5 lat. Także to też jest ciekawe no, wyjaśnienie tego, dlaczego ludzie przechowują dzisiaj bitcoiny i wierzą, albo nie wierzą giełdom, żeby tam ostatecznie hodlować. Chińska firma 500.com, jest to chińska loteria sportowa, ma zamiar nabyć kolejną partię maszyn do wydobywania bitcoinów po tym, jak w styczniu ogłosiła zwrot w obszarze kryptowalut. Także wchodzą tutaj grubo. Jeżeli gracie na giełdzie 500.com, sprawdźcie sobie tą firmę, a oni dostali właśnie zgodę na zakup 5900 maszyn za około 8,5 miliona dolarów, które mają zostać dostarczone w drugim kwartale tego roku. W ramach szerszej umowy ramowej firma zgodziła się co do zasady na zakup do 10 tysięcy maszyn do wydobycia bitcoinów w 2021 roku, w zależności od dostępności. I o ile zwiększy się ta moc sieci u nich, hash rate o 1000 peta News BTC, nadszedł sezon altcoina. Kup krypto przewyższa wyszukiwania bitcoina w Google. Hmm, wczoraj sprawdzaliśmy akurat Google Trends, także na świeżości taka wiadomość. Dane w trendach Google pokazują, że zainteresowanie odwraca się od Bitcoina. Także zobaczcie, ja może oglądają Fenixa, nie wiem, i na drugi dzień mamy te same newsy w tym przypadku. Ale zobaczmy, odkąd Bitcoin przekroczył swój ostatni szczyt 20 tysięcy, doszedł do 40 ponad tysięcy. Wtedy mieliśmy odwrócenie też zainteresowania na Google Trends, jak zaczął spadać do 30. Ale za to widzimy, że nadchodzi tutaj chyba sezon altcoinów, bo buy bitcoin jest tutaj na kolorze czerwonym w ostatnich 30 dniach. Także to jest mała skala czasowa. Może nam powiedzieć o jakichś ostatnich ruchach, kilku ostatnich dni, kilkunastu. Więc czerwony jest bitcoin, buy bitcoin, czyli kup bitcoina, a kup krypto jest dużo wyżej, czyli więcej ludzi wpisuje kup kryptowaluty niż kup bitcoina na Google Trends. Chyba wiemy, czym może być to spowodowane, tak? Wall Street Bets mówi o kryptowalutach, albo te wszystkie twory, które się pojawiły oprócz kopii Wall Street Bets mówią o i innych rzeczach, żeby wchodzić. Także ludzie od razu wpisują, kupić kryptowaluty. Jak to kupić? Niekoniecznie bitcoina, bo nie pompują jeszcze bitcoina, więc pewnie od tego to też zależy, skoro Wall Street Bets ma taką rzeszę ludzi, a kopie niektórych tych Wall Street Bets mają po 300, 400, 800 tysięcy subskrybentów, które też udają Wall Street Bets. Także ludzie nagle kup pewnie krypto i na takiej zasadzie to w ostatnich 30 dniach działa. FOMO pojawiają się osoby, które są tutaj dla tylko i wyłącznie kasy, i wtedy wiadomo, że Pump and Dump ich bardzo interesuje, bo pojawiają się emocje, ale oni muszą się dopiero sparzyć tym systemem emocji, żeby chwilę później dowiedzieć, że to nie urosło do powiedzmy 20 tysięcy dolarów, taki Dogecoin, tylko do 10 centów. Tak jak niektórzy przewidują w niektórych memach 10 tysięcy dolarów za Dogecoin. Także to jest pewnie związane z tym bardziej niż z jakąś inną masową adopcją. I tutaj mamy tylko Stany Zjednoczone. Także jeszcze by trzeba wziąć cały świat pod, ten, pod te statystyki. Fundusz Grayscale Ethereum Trust ponownie jest otwarty dla inwestorów i traderów. Także raz po raz Grayscale otwiera swoje drzwi do nowych kon konsumentów, czy bardziej tutaj klientów ich platformy, gdzie mogą zakupić kolejne powiedzmy Ethereum poprzez firmę Grayscale. I wtedy oni uderzają do takiej firmy i bardzo szybko one ostatnio zostały zamknięte, te wrota na Bitcoinie, bo zaraz były wypełnione. Także zobaczymy, kogo tym razem w kolejnych newsach będziemy czytać, kto dołączył do Grayscale Ethereum teraz w tym przypadku. Deweloper Ethereum Virgil Griffith musi zmierzyć się jeszcze ze sprawą sądową. Także tutaj... Na pewno nie jest ta sprawa zakończona. Wiemy, że Griffith został aresztowany w listopadzie 2019 roku po powrocie do USA z Korei Południowej, gdzie brał udział w konferencji blockchain w kraju azjatyckim, na którym, jak twierdzi Departament Sprawiedliwości, pomógł reżimowi uniknąć sankcji za pomocą walut cyfrowych. Od czasu aresztowania toczy walkę z Departamentem Sprawiedliwości, starając się o oddalenie swojej sprawy. To mu się nie udało, sędzia nie oddalił sprawy. Bo ma tutaj poważne dowody na to, że tak naprawdę chciał pomóc Korei Południowej uniknąć sankcji. Dlaczego? Sędzia orzekł, że rząd przedstawił w swoich zarzutach wystarczająco dużo faktów, aby uzasadnić proces dla Gryfita. Odrzucił również twierdzenia Gryfita, że świadomie nie pomagał rządowi Korei Północnej uniknąć sankcji. Zacytował SMS-y, które badacz wysyłał do swoich znajomych, co wskazywało, że jest w pełni świadomy tego, co robi. W jednym nich spekulował, że zainteresowanie Korei Północnej walutami cyfrowymi prawdopodobnie miało na celu uniknięcie sankcji. W innym SMS-ie stwierdził, bardzo chcieliśmy odbić podróż Ethereum do Korei Północnej i skonfigurować węzeł Ethereum. To pomoże im ominąć obowiązujące na nich sankcje. Czyli takie dowody mają... Co chciał zrobić pan Griffith? Wiemy, że tutaj społeczność kryptowalut zawsze się próbuje razem wziąć do kupy i powiedzieć: Nie, nie będziemy takiej osoby sądzić, bo przecież chodzi o kryptowaluty nasze. No ale tutaj dowody są w tym wypadku, chyba że spreparowane tego nie wiemy, ale dopiero we wrześniu 2021 rozpocznie się jego właśnie sprawa. W Nowym Jorku. Deweloperzy Bitcoina ujawniają lukę, która została naprawiona. Powszechny błąd znaleziony w starszych wersjach Bitcoin Core został ujawniony społeczności, ale zostało to naprawione jakiś czas temu. Programista Bitcoin Core ujawnił błąd znaleziony we wcześniejszych wersjach Bitcoina. Jest mało prawdopodobne, aby spowodował jakiekolwiek szkody ze względu na sposób działania nowoczesnych urządzeń i nie ma powodu do paniki, zauważają. Dokładniej chodziło o lukę, która mogła Spowodować, że jakiś nielegalny kod wysyłał fałszywe dane, instrumenty do komputera i instalowałyby złośliwą wtyczkę na komputerze klienta. Może to spowodować nieprawidłowe działanie systemu użytkownika lub inne formy cyberprzestępczości, takie jak kradzież na przykład danych. Ale na szczęście większość przeglądarek internetowych ma już wbudowane systemy, które pozwalają uniknąć takich ataków i oznaczać przechodzenie przez niechciane argumenty. Oznacza to, że chociaż luka była obecna, trudno było ją wykorzystać. Więc na takiej zasadzie ta luka została wyciągnięta. Giełda kryptowalut Gemini Winklowos wprowadza ofertę zarabiań. Nowy program do zarabiania na odsetkach Gemini pozwala klientom zarabiać na 26 zasobach, albo 26 zasobach kryptograficznych. Tutaj macie te główne podane, także to jest Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Zcash i inne do 7 0,4% rocznych odsetek od wszystkich kryptowalut obsługiwanych przez Rzemini. Także 7%. Teraz trzeba sobie obliczyć, czy inflacja w danym kraju wynosi ile, i czy to jest warte z niebezpieczeństwem, gdyby miała ta. Giełda zniknąć oczywiście w przyszłości. O ile zniknie, to jest poważna giełda w przypadku Blinkowoods. Wtedy te wszystkie bierzemy sobie pod uwagę i 7% możemy zarobić na przytrzymywaniu. Oczywiście nazywa się earn, także bardzo podobnie do i myląco do, do Coinbase, bo chyba na Coinbase Earned oznacza to, że można się doszkalać ewentualnie i dostajemy jakieś tam. Można powiedzieć, patyczaki w krypto, <noise> za to, że nas doszkolą, na przykład na temat Stellara. Tutaj za przechowywanie po prostu kryptowalut 26 jest ich. Program pozwala użytkownikom zarabiać odsetki przez dowolny okres czasu, nie wymagając minimalnego salda. Ocetki są naliczane i wypłacane codziennie, a zarobki są generowane w tej samej kryptowalucie, co zdeponowałeś środki. Także nie ma dodatkowej kryptowaluty. Jak ktoś ma. Oczywiście, na dłuższy okres. Nie polecam trzymania na żadnej giełdzie kryptowalut na dłuższy okres, ale jeżeli ktoś chce się skusić na 7,4% i wierzy, że ta giełda będzie jeszcze z nami za wiele lat, a jest jedną z poważniejszych giełd i ufamy braciom bliźniakom, w tym wypadku można skorzystać. Platforma blockchain firmy Engine ma zostać wykorzystywana przez Labs Group do bicia albo wydawania niezamiennych tokenów NFT, które zdemokratyzują własność. No, naszej nieruchomości. O. Zgodnie z zapowiedzią z 2 lutego cyfrowa platforma inwestycyjna Labs Group będzie wykorzystywać właśnie tą platformę, blockchain firmy Engine do bicia i emitowania NFT, które reprezentowałyby ułamkowe aktywa nieruchomości. W ten sposób Engine i Labs dążą do tego, aby klasa aktywów nieruchomości była bardziej dostępna dla wszystkich. Także tutaj jakieś nie wiem. Nieruchomości, które będą warte miliony dolarów, będzie można stokenizować, i każdy będzie miał jakąś część. Jeżeli ta nieruchomość będzie pewnie rosła wraz z ceną, wtedy też będzie można zarabiać na tej naszej części wprost proporcjonalnie do całości pewnie no, wyceny całej nieruchomości. Giełda kryptowalut OKEX doda obsługę sieci Lightning Network Bitcoina. Ruch ma na celu umożliwienie użytkownikom tańszych i szybszych transakcji. Na Bitcoinie. Nie ma określonej daty, kiedy integracja z OKEX OK siecią będzie dostępna, ale HAO powiedział, że powinna zostać zakończona do marca. Wiele giełd kryptograficznych ogłosiło w ostatnich tygodniach wsparcie dla Lightning Network, w tym OKcoin, Kraken, Bitfinex, Bitstamp i kilka innych giełd już obsługuje tę funkcję. Współpraca z Brave New Coin pomoże użytkownikom kryptowaluty Nevady osiągnąć nowy poziom. Użytkownicy konopi indyjskiej, czyli ci, którzy zażywają, będą mogli płacić za swoje zielone produkty bez gotówki. Według Brave New Coin firma blockchain Multichain Ventures będzie wykorzystywać dane firmy infrastrukturę cenową do spełnienia wymogów regulacyjnych dla firm zajmujących się konopiami indyjskimi w stanie Nevada. Marihuana rekreacyjna i medyczna jest legalna w Nevadzie od 2016 roku, ale ustawa wprowadzona do stanowego ustawodawstwa dwa lata temu wymaga, aby zarejestrowane firmy konopne miały system płatności bezgotówkowych. Chociaż ustawa nie określa, że płatności muszą być dokonywane w kryptowalutach, wymaga od skarbnika stanu Nevada ustanowienia programu pilotażowego dla systemów przetwarzania płatności w obiegu zamkniętych, dla takich firm jak Brave New Coin powiedział, że klienci kupujący marihuanę wkrótce będą mogli zamienić swoją gotówkę na tokenizowane kredyty aby dokonać zakupów. Także to jest może w tym wypadku będzie Brave New Coin a nie że już jest zaaprobowane. Go Crypto uruchamia nowe urządzenie do punktu sprzedaży z obsługą kryptowalut Elipos. To jest coś jak PUNDIEX. pamiętamy tutaj akurat widzimy że już chyba w Słowenii były tutaj testowane tak. Po testach w Słowenii uruchomienie ELIPOS planowane jest w Rumunii w marcu, także kolejny kraj. Test Elipos w Słowenii już trwają. ELIGMA, nawiązana z po pracę SIA na rynkach bałkańskich za pośrednictwem Lab4Pay. SIA jest europejskim liderem w projektowaniu, tworzeniu zarządzaniu infrastrukturą, technologią i usługami dla instytucji finansowych, banków centralnych, firmy i sektora publicznego w zakresie rozwiązań kartami i handlowych. Grupa SIA oferuje swoje usługi w 50 krajach, a także działa poprzez swoje spółki zależne i oddziały w całej Europie i RP. A, więc to nie jest mała firma, jeżeli będą tutaj oczywiście wprowadzać opłaty kryptowalutami. Nie mylić się oczywiście z Siom jako projektem, tej, który tutaj jest blockchain, to jest zupełnie inna firma z tego, co tutaj widzę. Więc zobaczymy, jakie kryptowaluty będą tutaj dostępne. Na razie tutaj nie widzę, jakie, chociaż tutaj są? Nie, na razie go krypto nie wiemy, jakie kryptowaluty dokładnie, A czy to nie jest powiedzmy go krypto CBDC, tak? To by było podstępne. Tak, będzie krypto, ale CBDC, banków centralnych. W czwartek giełda Polkadot, ETP, PIDOT pojawi się na szwajcarskiej giełdzie SIX. W tym wypadku szwajcarski dostawca produktów inwestycyjnych 21Shares wprowadza na rynek pierwszy na świecie produkt giełdowy ETP dla kryptowaluty Polkadot. Pojawi się na szwajcarskiej giełdzie SIX Exchange 4 lutego. Dajcie znać, jeżeli znacie tutaj, trzy jest ta giełda, czy to jest jakiś poważny ruch gdzie będzie można zobaczyć Polkadot, właśnie na tej giełdzie. założona przez współzałożyciela Ethereum Gavina Wooda. Polkadot to sieć blockchain obsługująca różne połączone ze sobą podłańcuchy zwane parachainami. W ciągu najbliższych trzech miesięcy, 21 Shares zamierza dodać więcej EPT, a także nowe europejskie giełdy. DeFi Money łączy się z Swap aby połączyć siły DeFi. Konkurencja zaostrza się też. W sektorze DeFi chodzi o walkę o płynność. Fuzje między mniejszymi protokołami będą jedynym sposobem na przetrwanie wielu z nich. Także dlatego DeFi mm, money w tym przypadku. Widzimy, że tutaj będą się łączyć. To posunięcie zostało ogłoszone po głosowaniu dotyczącym zarządzania i spowoduje połączenie interfejsów użytkownika obu protokołów w jedną platformę. SafeSwap zapewni również DeFi najlepsze zasoby deweloperskie i uruchomi więcej aktywów oprócz platformy finansowania społecznościowego o nazwie. ILO, więc te dwa projekty będą się łączyć. SeksWap to jest hard fork, też zawiera elementy zarówno Uniswap, jak i Sushiswap i ulepsza projekt zautomatyzowanego animatora rynku pod względem krzywych cen i nagród dla spółtwórców. Podobnie jak protokoły, w których się zrodził, Sakeswap ma własny token zarządzania SAKE, służy do zapewnienia nagród płynnościowych i praw głosu. Fuzja umożliwi DFI Money uczestnictwo w zarządzaniu Swapa. Mówiliśmy dopiero o USDC, który przechodzi na Stellara. W tym wypadku mamy IDEX, który chce się wyprowadzić albo wyprowadza się na Binance Smart Chain. Ma na celu obniżenie opłat transakcyjnych, czyli kilka miesięcy po uruchomieniu swojego rozwiązania Multiverse, IDEX rozszerzył swoje usługi na Binance Smart Chain, aby oferować niższe opłaty transakcyjne. Do tego MicroStrategy dodaje kolejne 10 milionów dolarów wartości w Bitcoinie, czyli dokupuje na taką Ilość, zobaczmy, firma Business Intelligence Michael Strategy posiada obecnie 71 tysięcy bitcoinów, i ponad 1,1 miliarda dolarów po nabyciu dodatkowych 10 milionów dolarów flagowej kryptowaluty, czyli jeszcze w tej cenie dokupują. A co to oznacza, że wierzą w to, że pewnie cena będzie jeszcze wyższa. I na koniec, rzutem na taśmę mamy Algorand, który wprowadza teraz muzykę do dynamicznie rozwijającego się przemysłu DeFi. Jak to chcą zrobić? Albo czym będzie ta platforma. Opulus, czyli to platforma peer-to-peer, -peer, która pomaga artystom zwiększyć dostęp do kapitału bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji takich jak banki. Za tym stoi Dito, wielokrotnie nagradzana globalna firma, zajmująca się dystrybucją muzyki i wytwórniami płytowymi, która do tej pory przetworzyła ponad 1 miliard dolarów tantiemów. Właśnie z tego muzycy są często w dużej mierze pomijani, jeśli chodzi o tradycyjne pożyczki bankowe, lub warunki są tak niekorzystne, że nie są warte ich czasu, powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Dito. Lep Lee Parson dodał, używając DeFi, Opulus eliminuje tradycyjną bankowość, zapewniając muzykom platformę z minimalnymi odsetkami. Produkt twierdzi, że jest pierwszą w historii zdecentralizowaną ofertą finansową i będzie mógł tutaj wspierać muzykę jako klasę aktywów. Czyli DeFi, tak samo. W związku z tym Opulus będzie działał jako pula pożyczek, z której artyści mogą pożyczać i wnosić wkład. W związku z tym artyści, którzy chcą pożyczyć pieniądze, otrzymają pożyczkę zabezpieczoną przed ich wcześniejszymi dochodami z transmisji strumieniowej, a posiadane prawa autorskie stanowią zabezpieczenie. Z drugiej strony, artyści i inni inwestorzy również będą mogli wpłacać środki do Opulus, Music Copyright Pools, zarabiając 10% rocznie na wszelkich wypłatach. Także na Algorandzie też tutaj widzimy się dzieje. Dobra, mamy to. Mamy kolejną porcję wiadomości. Widzimy się po północy, chyba że CryptoCrew. Mam nadzieję, że się nie pojawi. <laughs> Wczoraj była długa audycja. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.